Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na analizę partii bardzo bojowej Dinklieren kontra Janie pomniaści z turnieju kandydatów. W turnieju kandydatów na ten moment Jan Krzysztof Duda ma półtorej punkta na trzy partie. Idzie mu całkiem dobrze, tak uważam. Trzy remisy w bardzo, w bardzo dobro, doborowym towarzystwie. Tylko pierwsze miejsce decyduje o tym, kto zagra z mistrzem świata Magnusem Carlsenem o e, tron na szachowym świecie. Moi drodzy widzowie, wraz z firmą Lenovo, w zasadzie firma Lenovo, która sponsoruje Janka technologicznie, wspiera Janka technologicznie. Zorganizowała konkurs, taki bardzo poważny konkurs, który rozstrzygnie się na koniec Turnieju Kandydatów. Można wygrać tablet Lenovo M10 trzeciej generacji. Jeszcze go nie ma w sprzedaży, więc jest o co powalczyć. Żeby go wygrać, należy zamieścić na Facebooku u mnie na szachusiu Jakieś zdjęcie albo film, jak kibicujecie Janowi Krzysztofowi Dudzie z hashtagiem Lenovo i z hashtagiem Jan Krzysztof Duda. Wszystko zamieszczę w opisie, jak to ma wyglądać i w komentarzu. Zapraszam do przesyłania zdjęć. O, oczywiście podlinkuję też Facebooka. A tymczasem przejdę do partii, która była niezwykle emocjonująca: Dink Najwyższy ranking w kandydatów, drugi aktualnie na świecie: 2806. Rewelacyjny ranking, i partia rozpoczęła się ruchem C4. Nie zagrał E5, G3. Posunięcie C6. Ten ruch przygotowuje oczywiście ruch D5, aby zyskać centrum. Na co Chińczyk. Skoczek F3 od razu z atakiem na pionka. Jest to też prowokacja do tego, żeby zagrać posunięcie E4. Tak, też się dzieje, ale to jest normalne, teoretyczne zagranie z jednej i z drugiej strony. Nic tutaj złego się nie może dziać, ale już trzeba przyznać, symetrii nie ma, więc trzeba powalczyć. Posunięcie D5, no i następuje bicie. No, i teraz tutaj na przykład można zagrać skoczek F6. Nie można wybić, bo wisi skoczek, to jest proste raczej. Bicie pionkiem jest fatalne raczej w tym układzie, dlatego że jest posunięcie D3 i od razu podważamy tutaj punkt. A skoczkowi z D4 nic się nie dzieje. Tutaj e, niepomniażci zagrał dobrze i zagrał Hetmanem na D5. E, na co skoczek na C2? Wygląda bardzo dziwnie, bo jaźliwie, ale ten skoczek potem ma fajne odskocznie, na przykład na, na pole E4. Skoczek zagrywa na F6, skoczek na C3 z atakiem i hetmanem gdzieś trzeba uciec. Hetman zagrywa na E5. No hetman w centrum. Grze w grze klasycznej, w szachach klasycznych to rzadki widok tak naprawdę, ale tu się Hetmanowi nic złego nie dzieje. Zwróćmy uwagę, że jakbyśmy chcieli zagrać f4 to dostaniemy bicie w przelocie, to samo się dzieje po d4, bicie w przelocie istnieje, więc tutaj ten Hetman od razu nie musi uciekać. Goniec zagrywa na g2 z atakiem z naciskiem na punkt e4, na co, um, ja nie pominęście, zagrywa skoczek na a6. No, to są oczywiście przygotowane debiuty z jednej i z drugiej strony. Skoczek na A6 niby na bandę nie powinniśmy wychodzić, ale on dobrze tutaj y, za chwilę będzie prosperował, że tak powiem, bo czasami można się przerzucić też skoczkiem na C7 i wejść na dobrą placówkę na D5, czasami na C5 można wspomóc tutaj centrum. No, to są już szachy na bardzo wysokim poziomie y, zrozumienia. Y, w tym momencie nastąpiła roszada. Y, goniec E7 kultura, aby zrobić za chwilę roszadę y, i skoczek na E3 chińczyka. Ja powiem wam szczerze, że nie za bardzo mi się podoba to posunięcie. Z uwagi na to, że bardzo ciasno jest z tymi figurami. Zobaczcie, że figury wyszły przed szereg przed pionki. No, ja rozumiem, tak się też gra oczywiście. Tu na pewno z Nicktajrenem będzie bardzo ciężko, ale. No, ja bym zagrał inaczej. Znaczy, inna, inną koncepcję miałbym. Wolałbym już bardziej zagrać posunięcie D4, żeby figury. Zaczęły oddychać. To przede wszystkim. No i na przykład po wybiciu pionkiem na D3 w przelocie odbilibyśmy raczej pionkiem. Hetmanem też można zbić i mamy taką nieco symetrię, jeśli chodzi o strukturę pionów. Ale po wybiciu pionkiem mamy zawsze możliwość białymi zagrać D4, wyprowadzić gońca, wstawić wieżę na E1. Ja myślę, że. W ten sposób trzeba spróbować kombinować. Oczywiście ja tu mówię nie o poziomie 2.800, absolutnie Dink zagrał jak zagrał, jego oczywiście rzecz i jego zamysły, ale myślę, że tutaj bardziej do osób e, początkujących przede wszystkim warto jednak figury otwierać jak najszybciej. Gol skoczek na e3, roszada ze strony czarnych. Posunięcie a3, zobaczcie takie strategiczne podejście, z a3, no nie wskakuje skoczek, czasami chcemy zagrać po prostu b4 i wyprowadzić gońce na b2. Takie są zamysły białych. Wieża e8, spokojnie bardzo, przygotowawczo, nawet powiem szczerze, że tutaj w myśl mi przychodzi takie posunięcie jak wieża d8, żeby ustawić się na jednej linii z hetmanem, to myślę, że całkiem też dobre posunięcie, ale wieża e8 zostało zagrane, b4, Skoczek G4. No i to jest taki ruch, który, zobaczcie, już troszeczkę podważa tego bardzo dobrego zresztą skoczka na E3. Skoczek na E3 czuje się na pewno ok, ale no ja bym go tu nie wstawił raczej. No ale w każdym razie jest skoczek E3, e, więc trzeba coś z nim zrobić. Tu czarne próbują go wymienić, goniec zagrywa na B2, na co Hetman H5. No i tutaj, nie, nie pomniaści od razu próbuje dać Mata na H2. No. Nie uda to się oczywiście, nie jest to takie łatwe. Można tu zbić oczywiście skoczka od razu, ale będzie bicie gońcem i taki mm, nieprzyjemny nacisk tutaj na tego pionka. A granie f, czy to już jest powoli osłabianie króla? No i czarne oczywiście na to liczą. H4. No H4 o dziwo broni białego króla, ale wygląda niezwykle ryzykownie, bo nam się już pewnie narzucają takie posunięcia jak. G5, żeby otwierać pozycję, albo nawet może i goniec bije na H4. Ale to tylko są domysły, tutaj trzeba bardzo mocno kalkulować ja myślę, że Dinklieren te pozycje miał w domu na szachownicy, więc myślę, że jeszcze tutaj wszystko działa u niego. Po H4 no właśnie, sprawdźmy, czy można by było tego skoczka jednak wybić. Po wybiciu na przykład na G4 Weźmy pionka na 4 tutaj, no bo nie można oczywiście zbić skoczkiem z prostych powodów. Weźmy pionka na 4 skoczek zagrałby, zagrałby prawdopodobnie na c7, żeby on miał troszeczkę lepsze tutaj widoki. E, goniec jakby wrócił, pionek więcej by był u białych i bierze a 8 Nie wiem, co to jest za pozycja, powiem szczerze. Nie mam pojęcia. Czarne mają pionka mniej, ale otwarte linie i to się może bardzo źle skończyć. Ciężko stwierdzić, naprawdę to jest tak ekstremalny poziom, że czasami trudno skomentować to w jakiś taki merytoryczny, dobry sposób. Ciężko stwierdzić, no ale tak nie poszło. Poszło H4. Goniec zagrywa na F6. Hetman C2. Zobaczcie, chodzi o to z gońcem F6, aby nie zbić pionka tutaj na E4 skoczkiem, bo jest podważany goniec oczywiście, więc Hetman zagrywa, żeby. Mocniej zaatakować pionka Skoczek postanowił zbić na E3, pionek zbić na E3, De. Oczywiście i goniec zagrywa na F5, wzmocnienie tutaj pionka E4. No, oczywiście są pewne zależności, nie można zbić pionka na E4, bo jeszcze jest goniec na B2. Hetman się będzie musiał, będzie musiał odbić na B2 i na E4 ten pionek padnie. Trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, liczyć przede wszystkim. Skoczek zagrał na A4. Wymiana gońców nastąpiła. Skoczek wybił i skoczek z bandy w końcu przeszedł na jakąś y, placówkę lepszą. No, wydaje się, że bardziej do obozu, ale on się już dobrze tutaj odbija do centrum. Skoczek na C4. Wieża E6. Bardzo ładne posunięcie obronne to jest jedna sprawa. A druga sprawa, posunięcie też, które może zrobić nieco krzywdy białym, wieża może wejść szybko do ataku, czy na h6, czy na g6, to są bardzo dobre ruchy, warto takie posunięcia kopiować od najlepszych chodzi mi o idę, nie od razu, że posunięcie takie trzeba grać w czwartym ruchu oczywiście, no w czwartym chyba się nie da wieża d1 i skoczek na d5 i wieża zagrała na d4 no to jest ruch taki, który Wydaje się dobry, ale nie do końca jednak na tym poziomie on działa. Tutaj Nepo pomógł od razu spróbować zagrać g5. Na przykład po wybiciu Hetman mógłby wybić jakieś b5 ataki. Próba tutaj odciągnięcia pionka od obrony skoczka, ale na przykład wieża h6 i mogłyby być spore problemy. Bardzo szybki Hetman wchodzi na h2 i goniec na h3. No powiem szczerze, ta pozycja robi się Mogłaby być taka no, nieprzyjemna białymi, ale Nepo zagrał H6, na co białe Hetman D2. Tutaj bardzo narzuca się taki ruch jak wieża D1, przynajmniej mi, e, dlatego żeby czasami mieć opcję wybicia skoczka na D5. Wydaje się to dziwne, ale z drugiej strony ta wieża na D5 mogłaby dobrze tutaj grać na piątce i przeszkadzać Hetmanowi w ataku. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Ja nie mówię, że od razu trzeba zbić skoczka, ale jednak nacisk dwoma wieżami myślę, że jest przyjemniejszy. Jednak Dink -Liren zagrał Hetmanem. Na co wieża A na E8, no i król na H2. E, no tak strasznie dziwne posunięcie. To jest chyba w ogóle błąd, bo e, znaczy chyba, no na pewno to jest błąd. To się aż prosi, żeby spróbować zagrać posunięcie G5. Myślę, że to jest dobry ruch. Aczkolwiek Chińczyk po ruchu G5 miał na pewno przygotowane takie zagranie jak wieża H1. I jak byłoby bicie na H4, to król mógłby zagrać na G1, i ta wieża byłaby świetnym obrońcą króla. Goniec jednak zagrał na G4. Nepo chyba wiedział, co się dzieje. Od razu przycisnął pionka na E2. Skoczek na A5. No, widzimy, że tutaj czarne mogą zbić, ale białe też zbijają na B7. Na co? Nepo zagrywa wieża F6. Nie zbija od razu pionka, tylko przyszykował kolejną figurę do natarcia na króla. I zobaczcie co się dzieje. Król wraca na G1. Nie za bardzo można zagrać wieżą na F1, bo będzie plomba na E2 i atakowa na wieża. No to jest nieźle przemyślane. Dobrze się to wszystko czarnym zaczyna układać. Król G1. No i teraz nastąpiło G5. Wieża już na H1 wskoczyć nie może. W tym momencie skoczek wziął pionka, no bo jak już cierpieć, to za coś. Pionek zbił na H4. Skoczek C5. Tutaj jest opcja za chwilę powrotu skoczka bardzo szybko. Ale czarne grają H3. Robi się ciężko. Można by powiedzieć, że trzeba wybić i otwierać tutaj pozycję króla. H3 jest bezpośrednim ruchem. W tym momencie, na przykład, po gońcu na H1, goniec E2 by wchodził. No i na przykład, goniec F3, próba wymiany. Hetman F3 i Mat na G2 mógłby być bardzo realny. Jednakże w tej sytuacji po ruchu H3 Chińczyk zbił wieżą na E4. Co by się stało? Jakby skoczek zbił na E4. Otóż ten ruch byłby fatalny z uwagi na to, że tracimy gońca, skoczek zbija z szachem, skoczek zbija, król zbija i goniec E2 na przykład. I tutaj białe pola trzeszczą. Wygra na czarnych bezdyskusyjnie. Jednakże po ruchu H3 wieża zbiła na E4. I w tym momencie, pionek zbił gońca. No właśnie, bardzo odważne posunięcie. A się trochę rozsiedziałem, rozmarzyłem, rozgadałem, słuchajcie. E, to znaczy, odważne posunięcie. Jest to ruch dosyć łatwy, oczywiście, na tym poziomie. Oddanie jakości i, i liczymy na to, że tu są konkrety. A są konkrety. Król G7 oczywiście. No i teraz grozi Hetman Heiden, więc trzeba sobie jakoś z tym radzić. No, król tutaj, jak zbije na giedwa, to dostaje mata bardzo szybko. Można sobie zatrzymać film i spróbować e, znaleźć to rozwiązanie. Otóż. Bieża bije F2, król bije F2, hetman H2, no i jeżeli król F1, to goniec H3, król E1 i mat na G1 na przykład. No więc tutaj trzeba bardzo uważać, ale Chińczyk zagrywa F4. F3 wydaje się OK, ale to jest ruch, który niestety nic nie pomaga białym. Z uwagi na Hetman H1. Ja sobie zdaję sprawę, że robię troszkę odgałęzień, ale na tym polega. Myślę, że prawdziwa analiza, więc sorry, wiem, że nie wszystkim to pasuje. Ale ja to po prostu muszę zrobić. Wybaczcie. Król na F2 i teraz mógłby nastąpić piękny taktyczny ruch. Zobaczcie, że tutaj wieża może zbić Hetmana, ale pamiętajmy, że Pionek broni, więc Hetman narodziłby się na nowo, więc tutaj strzał na F3 byłby niezły, a po biciu na F3. Wieża mogłaby zbić na F3. No i jest w zasadzie koniec partii, bo jak król zagra na E2, to Hetman F1 z matem, dlatego że wieża jak zbija, to zbijamy i jest mat. Troszeczkę też spróbujmy sobie to wyobrazić. A jeżeli król zbija na F3, no to dorabiamy Hetmana z szachem. Sprawa tutaj byłaby już banalna. Po ruchu F4 Ne podał szacha. Król F2. Bicie na A1. No i król zbił na G2. Pytanie do Was, moi drodzy widzowie, jak zagrać czarnymi, żeby te pozycje wygrać? Otóż Niepomniaci zagrał goniec na H3, po czym Chińczyk poddał partię. Dlaczego poddał partię? Każde odejście królem wiąże się tutaj z szachem lub na F1 i z matem. Odejście królem na H2 to hetman F1 i mat. A jeżeli byłoby bicie, to dajemy mata w 8 ruchach, a w zasadzie szybciej, aczkolwiek 8 ruchów to jest tylko przedłużenie. Ja to szybko pokażę. Hetman H1, Król H5, Król i Hetman H3. I tutaj grozi nieunikniony w zasadzie mat. W zasadzie na pewno grozi mat. No, przedłużenie jeszcze te by wyglądało następująco. Skoczek E6, no ale to wie, że ubijemy. Hetman mógłby dać szacha. F6. Hetman F6. Bieża, bieża, skoczek. No i mat tu jest nieunikniony. Eee, no ale to już taka abstrakcja. Po tym ruchu Chińczyk poddał partię. No i trzeba przyznać, że niepomniaści, który przegrał mecz z Carlsenem, wygrał partię czarnymi i to w dosyć taki powiedziałbym gładki sposób. Zobaczymy, czy Chińczyk tutaj się odrodzi w turnieju kandydatów. My trzymamy kciuki rzecz jasna za Jana Krzysztofa Dudę. Eee, dzięki za eee, dzisiaj, dzisiaj i do zobaczenia. Cześć.